Dzień dobry Państwu. Witam ponownie w studiu Woga. Jesteśmy na 46. Zawsze się zastanawiam, czy dobrze pamiętam, ale jednak tak. 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I mamy dzisiaj gościa, który tutaj występuje w wielu rolach. Też wydaje mi się, że możesz być najbardziej obleganym gościem festiwalu. Tomasz Ziętek, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry Tobie. Dzień dobry, dziękuję. Ja również Tobie dzień dobry. Ja tak właśnie zastanawiałam się przed naszym spotkaniem, że to jest dość zabawne, ponieważ Ty grasz dwie główne role w dwóch bardzo ważnych i wyczekiwanych filmach, więc jest duża szansa, że moje myśli w trakcie tej rozmowy się całkiem zaplączą, ale będę pilnowała, żeby to się nie wydarzyło. Dlatego zacznę od czegoś niezwiązanego z tą sytuacją tu i teraz. Pamiętam, jak w 2019 roku byliście z Bożym Ciałem w Los Angeles przed ceremonią. Mhm. Obserwowałam to wtedy nie tylko jako dziennikarka, ale też jako taka fanka na Instagramie. Tam była masa pięknych relacji, takich wzruszających, kumpelskich też momentów. Było widać, że się dzieje coś bardzo fajnego. I tak sobie wyobrażam, że to mogło być odczuwalne jako taki wysoki moment, że tak powiem, w życiu i karierze. Mhm. A jednak jesteśmy tu 2 lata później, 2,5 roku później. Masz dwa filmy w konkursie, dwie główne role. Mhm. I jakby poszło to jeszcze wyżej, nie? Chyba tak. Wiesz, ja tak nie myślałem o tej wizycie naszej w Los Angeles jako o takim momencie, wiesz, spełnienia. Ja trochę pojechałem tam obserwować wszystko z tylniego siedzenia. Mhm. I najbardziej się cieszę z tego, że jakby prawdopodobnie zaprocentuje to w tym momencie, kiedy to właśnie teraz, żeby nie było śladów, jest polskim kandydatem i ten udział w tej kampanii oscarowej jest gdzieś tam na horyzoncie się majaczy, że to już nie jest, że jest obwąchane, wiesz, znam temat, wiem z czym to się je. Bo mówiliśmy trochę, zanim się włączyła kamera, o tym, że może taką trochę polską rzeczą jest to, że mówiliśmy o przyjmowaniu komplementów, ale też, że czasami boisz się o sobie za dobrze myśleć, chyba. Więc myślisz, że jesteś jakby, byłbyś gotowy i przygotowany właśnie na to, żeby tam swobodnie po prostu networkingować, wiesz, z Amerykanami? To jest właśnie, to jest chyba umiejętność, której ja nie posiadam chyba, ale to jest chyba rzecz do nauczenia się. Nie wiem, no ciężko mi odpowiedzieć na takie pytanie, wiesz. Mam wrażenie, że wiesz, filmy też są zupełnie inne niż filmy się różnią bardzo i nasza rola w tym, o ile dojdzie do jakiejś takiej konfrontacji w tym wymiarze shortlisty, czy tam tych w ogóle już nominowanych, to też będzie zupełnie inna, bo sytuacja na świecie jest inna, a ten film ma inny ciężar. To może zamiast gdybać, bo to rzeczywiście może być irytujące na dłuższą metę, takie zastanawianie się nad czymś, co się jeszcze nie wydarzyło, to skupmy się na czymś, co już się wydarzyło, czyli na tej Wenecji, ten czerwony dywan jednak tym razem byłeś, co prawda nie zrobiłeś chyba słowiańskiego przykucu, jak Bartek Bielenia z pizzą. Wiesz co, ale... ten smoking niestety uniemożliwia pewne figury. Starałem się, muszę porozmawiać z Tomkiem Osolińskim, może jakieś wprowadzimy wkładki. Zmiany. Wkładki albo gumowane krocze na przykład, które umożliwi taki głęboki, prawdziwy przykuc. Wiesz, wydaje mi się, że moda na czerwonym dywanie to jest i tak taki bogaty temat. Nie wiem, czy takie nawiązania do mechanicznej pomarańczy byłyby mile widziane. Na pewno... Ta praktyczna strona jest zawsze bardzo ważna, przynajmniej dla nas, tych, którzy wchodzimy w tych smokingach. Porozmawiam o tym na pewno, dam wam znać. Abstrahując od czerwonego dywanu i smokingu, miałeś szansę posłuchać trochę i porozmawiać z ludźmi spoza tej zwyczajnej bańki, jak widzą film, co o tym myślą, jak było? Odrobinę tak, chociaż teraz festiwal trochę się różni od tych wcześniejszych edycji, bo też skoro już wywołałaś wcześniej Boże Ciało, to z Bożym Ciałem też byliśmy, co prawda nie w konkursie głównym, ale też w Wenecji na festiwalu. Jest inaczej, ten czerwony dywan oddzielony jest od świata zewnętrznego takim 2,5-metrowym murem, nawet nie plexi,
podejrzewam, że z takich przyczyn, żeby się po prostu ci ludzie nie gromadzili w jednym miejscu. Ale oni się wspinają i tak no, z drugiej strony. To przy takich większych wydarzeniach pewnie tak, no ale później jak wychodziliśmy z pokazu i szliśmy jak na jakiś tam koktajl, to rzeczywiście trafialiśmy na pojedyncze osoby, które naprawdę chciały wyrazić swoje zadowolenie, jeżeli tak to można określić po lekturze tego filmu, to jest coś takiego, że ja wczoraj byłem na samą końcówkę, wszedłem do kina i jest jakiś taki chwila zawahania, bo ludzie nie wiedzą po tych opisach, czy tych planszach, które pojawiają się na koniec filmu, czy klaskać, czy po prostu wyjść i wiesz, w nabożnym skupieniu. Co prawda, wiesz, w Wenecji nas pożegnały 10-minutowe oklaski na stojąco, więc to też taką zbudowało atmosferę, że później też przełożyło się to na takie opinie ludzi, tak jak powiedziałaś, ludzi z drugiej strony tego 2,5-metrowego muru, ludzi zza muru, o tak. I to były raczej takie słowa uznania i zachwytu i tego, że ta historia rzeczywiście funkcjonuje w jakimś takim o wiele bardziej uniwersalnym wymiarze, niż by się wydawało na początku, że to taka nasza polska sprawa, tak jest szerszy wymiar. Ja się zastanawiam, na ile to, że ta historia jest tak dobrze zrozumiała za granicą, jest też świadectwem tego, w jak smutnych i trudnych czasach żyjemy, bo to jest, mówimy, żeby nie było śladów, historia sprzed 40 już prawie lat, 38, która wydawałoby się powinna należeć do tego etapu historii, który powinien być raz na zawsze zamknięty, a jednak tam jest zaskakująco dużo punktów wspólnych z tu i teraz. Wy rozmawialiście o tym? Wiesz co, dużo rzeczy nas na ta historia, to wszystko się działo jakby w trakcie. Wiele sytuacji nas zastało. I to było też przerażające, że pojawiały się jakby kolejne kolejne linki do tej współczesności. Oczywiście to jest jedna tylko z płaszczyzn tego filmu. To jest chyba taka najbardziej dotkliwa i najbardziej rezonująca z ludźmi, jak wychodzą z filmu, ale byłoby to szkodą, gdyby tylko wobec tego tematu jakby przeprowadzić tę historię. Ona jest o wiele bardziej złożona i to dążenie do poznania prawdy o tej całej sprawie, jeżeli tak można to nazwać, jest niezwykle ciekawe i zajmujące na każdej z tych płaszczyzn. Mhm. Tak mi się wydaje. Tak jeszcze zawilę i chyba już nie mogę odpowiedzieć, nie? Myślę, że to było takie umiarkowanie akceptowalnie zawiłe, tak. Bo sam się zgubiłem w połowie, wiesz, nie wiedziałem. Ale jaki te paprotki, coś tam, Bo ja myślałam sobie, że to było takie przykre jednak dla mnie właśnie, że widzę tę relację, ale tak jak powiedziałeś, nie chcę tego filmu, robić z tego filmu jakiegoś politycznego komentarza czy manifestu, bo to też jest historia, która jest po prostu głęboko osobista. Rozmawiałam z Sandrą Korzeniak o tym, jak ona próbowała odkopać swoją postać, która właściwie gdzieś tam zniknęła w meandrach historii. Tak. Ty miałaś inne zadanie, bo twój bohater to jest taki bohater oparty na kimś, kto był, jest, ale jednak fikcyjny. Jaką miałeś tam przestrzeń jakby do budowania bohatera? Właśnie ja się bardzo cieszę, że miałem tak dużą swobodę w kreacji tego bohatera, bo opieraliśmy się rzeczywiście na scenariuszu i mogliśmy implementować i wkładać do tej postaci rzeczy, które wydawały nam się w tym wymiarze istotne i ważne i też aktualne, bo wydaje mi się, że już wspominałem o tym wielokrotnie, ale syndrom Piotrusia Pana, który się zawiera w tym bohaterze, jest też aktualnym zupełnie problemem, przed którym stoją młodzi ludzie, którzy mają do wyboru wszystko, a nie wiedzą, na co się zdecydować. Też się zawiera w tej postaci, mimo że jest to osadzone w realiach lat 80. i wydawać by się mogło, że ci ludzie stali przed zgoła innymi problemami, a to są dokładnie... Dużo się zmieniło, ale ludzie zostali ci sami. No. Więc tak, nie widzisz, musimy przypomnieć, jakie było pytanie, bo już no tak odleciałem. Powiedziałaś o Sandrze Korzeniak i o jej swobodzie. Ja miałem olbrzymią przyjemność pracować z Jankiem i budować tę postać właśnie w oparciu o potrzeby, jakie płyną z tej historii, opowiadanie tej historii, więc tak, to była duża, duża przestrzeń do zagospodarowania. Ja teraz... lubię taką pracę, wiesz, to jest taka
To jest mój ulubiony etap pracy, to jest ta praca nad tym wyidealizowanym, jeszcze niematerializującym się filmem, mhm. gdzie siedzimy przy biurku, wszystko jest możliwe, wszystko jeszcze można zagrać. Mhm. No mówię, zderzenie z rzeczywistością zawsze przynosi pewnego rodzaju rozczarowania, czasami zaskoczenia, ale tak. A z Piotrkiem Domalewskim też tak siedzisz? Bo to jest wasz który trzeci wspólny, czy w ogóle... Tak, to jest tak, to trzeci film. No właśnie, coś musi Piotrkiem. Być między wami, skoro wy tak wracacie do siebie. Co to jest? Co to jest? Jak to nazwać? Nie wiem, ja bardzo chyba lubię pracować z Piotrkiem i wydaje mi się, tak przynajmniej wnioskuję, skoro trzeci raz pracujemy, to pewnie Piotrkowi też się ze mną dobrze pracuje. Wracamy tak, do tematu, trudno mi jest o sobie mówić dobrze, typowała, że na pewno musiał być jeszcze dodatkowym elementem tej całej układanki, pomijanym bardzo często, jest osoba Piotra Sobocińskiego, juniora, bo to bardziej, ja myślę o nas jak o takim trio, wiesz, twórczym, że to tak wykluczenie go poza nawias tego, on po prostu stanowi tak ważny element przy procesie powstawania filmu. A w Hiacyncie to już w szczególności chyba, wydaje mi się, bo Hiacynt przy wszystkich filmach, moim zdaniem, Piotrek jest taką osobą, która... Zresztą chłopaki też się świetnie dogadują i rozumieją. No ja tylko się cieszę, że mogę w tym, wiesz, partycypować. W swoim wymiarze, nie? Coś, co łączy jeszcze te dwa twoje tytuły, o których mówimy, bo one są tutaj? To ja. Oprócz, no, moja twarz. Oprócz ciebie to jest temat takiej męskości, chłopięcości, trochę ujęty w pryzmat Coming tego... Coming of age, wszystkie filmy, nie? Co robisz, tak, ale co robi z tobą to, co ci mówił ojciec? Jakby co zabierasz z domu, w świat, ze sobą, co jesteś gotowy z tym zrobić? To było dla ciebie ciekawe, bo teraz się też dużo mówi o męskości, o kryzysie męskości, nie wiem, o zmianach, to było interesujące. Tak, bardzo, naprawdę. Ja wiem, że na niektóre rzeczy i takie refleksje jakby przychodzą później, nie? Tak. Ale teraz jak sobie patrzę na te role, wydawały mi się odległe od siebie, a rzeczywiście to jest taki punkt styku, jak sobie uświadomię, że i bohater Robert i Jurek, żeby nie było śladów, to są ludzie, którzy nadal mieszkają ze swoimi rodzicami w domu. No tak. I jest wiele takich łączących tych bohaterów cech. Wśród nich jest na pewno figura ojcowska, która jest ciężką, narzucającą wręcz. W przypadku Roberta ja nawet myślę, że on jest takim wytworem karmionym tymi hasłami propagandowymi z plakatów milicyjnych, które wiszą w całym filmie, w których jest napisane MO dla dobra obywateli i tak dalej. Tak, tak. To jakby jego heroizm jakby w tym wszystkim i tak naprawdę on został stworzony przez tę propagandę niejako, wiesz. Jest synem swojego ojca, ale ten czynnik tam kształtujący, ja mam takie poczucie. Dodajmy, wiesz, tak sobie, że twój bohater jest policjantem, bo nie wszyscy jeszcze mieli, znaczy większość nie miała jeszcze okazji widzieć, oglądać tego filmu, bo on festiwalowo krąży, ale będzie na Netflixie 13 października. Twój bohater jest młodym policjantem, a twój ojciec jest, nie wiem jaką ma rangę, ale jest tam wysoko, wysoko postawionym decydentem. Z taką personą, która tak naprawdę nie wiadomo, gdzie sięgają jego tak naprawdę kompetencje To chyba nie jest za duży spoiler, ale w pierwszych scenach filmu nawet dowiaduje się szybciej niż nawet bohater o przyjęciu na studia. No właśnie, to jest na maksa ciekawe dla mnie, bo jakby masz postać, dla której ojciec chyba już wszystko zaplanował i nawet nie wiem, czy z miłości, bo to jest w ogóle taka kategoria, która między nimi w jakiś dziwny sposób w ogóle nie istnieje, ale po prostu zaplanował ci życie. Będzie tak, ta dziewczyna, te studia, tę nagrodę ode mnie przyjmiesz i jakby wszystko będzie dobrze, tak jak ja to rozumiem, a twój bohater jest w fascynującym momencie, też pięknie to jest wszystko rozegrane, gdzie nagle właśnie ma ze sobą te plakaty, te hasła tego ojca, a potem świat się przed nim otwiera i się okazuje, że nic nie jest tak, jak mu się wydawało do tej pory. No. Zupełnie tak. Wiesz, ja myślę, że taką cechą jeszcze charakteryzującą nie tylko to środowisko domowe, bo ono ma jakby, ono się poszerza poprzez te miejsce pracy, to jest takie środowisko, w którym jakiekolwiek przejawy emocji są przejawami słabości jakby w rozumieniu tego. Więc ten bohater Robert, jakby on też odkrywa taki
odkrywa emocje nowe, jakby takie mam poczucie, że one są po prostu chowane, mhm. ich nie ma, one, ten ojciec jakby w taki sposób też, albo on okazuje miłość, nie chcę spoilować robiąc. Jakby całego filmu, ale właśnie nie, to robi. Jest w działaniu, mhm. to tak. jest w działaniu, daje, tak. załatwia, klepie, mieszkanie oczywiście, mhm. tak, tak, tak. Ustawia go, ale właśnie myślę sobie, że to też nawiązuje do tego tematu męskości, który gdzieś tam mhm. Poruszyliśmy, że Hiacynt jakoś tak gdzieś z boku pokazuje też, jak bardzo właśnie szkodliwe jest odcinanie się. Od emocji. I, mhm. i wtedy nie dziwi, że człowiek jest w stanie bardzo długo żyć w jakiejś iluzji, bo po prostu totalnie nie ma pojęcia w ogóle, kim jest i mhm. musi się właśnie z tym światem zdarzyć, żeby... Ja tak sobie właśnie tłumaczę troszeczkę ten szybki i nagły zwrot akcji, że, mhm. że to jest tak zachłanne, bo to jest jak ktoś, kto nie ma, wiesz, w liceum styczności z alkoholem, jedzie potem na studia tutaj. I wiesz, jedno, drugie piwko i ja, mhm. no, jechana, nie? Tak więc to jest trochę w taki sposób też to. Byłoby bardzo niedobrze, gdybyśmy nie wspomnieli w ogóle, do czego nawiązuje tytuł filmu, bo mm-hmm. tego też nie wyjaśniliśmy jeszcze. Tutaj chodzi oczywiście o niesławną. Nie ma żadnych napisów, nie mamy tych. Belki takiej? Nie, nie mamy, to ja teraz będę robić właśnie za taki tekst na belce. Niesławna akcja Hiacynt z inicjatywy Czesława Kiszczaka. Która formalnie miała za zadanie oczyszczenie społeczeństwa z elementów potencjalnie wywrotowych i kryminogennych oraz mówiono tam też o tym, że jest to element walki z nadchodzącą plagą AIDS, tak, podczas gdy w rzeczywistości była to po prostu forma werbowania sobie współpracowników, budowania bazy ludzi, którzy byli zastraszeni. Znaczy, tak, i gotowi zrobić wszystko, do zastraszenia. Bo w tamtych czasach powiedzenie w pracy głośno, czy często w domu głośno jestem gejem albo jestem lesbijką, potrafiło być wyrokiem na życie. No i niestety to jest coś, co... Tym bardziej, że to była też taka rzeczywistość, w której ta instytucja małżeństwa niosła za sobą taki, miała realne przełożenie na życie materialne, co za, mam na myśli właśnie mieszkania. I tak dalej, więc często to była jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja niż nam się wydaje. Często to były osoby, które funkcjonowały w jakimś dziwnie wytworzonym utworze takiej quasi rodziny. Mm-hmm. I to też przecież wielokrotnie w filmie jest podkreślane, że to są często osoby, które mają rodzinę, dzieci. Tak, tak, ale to jest też coś, co jest bardzo interesujące z dzisiejszej perspektywy, bo oczywiście dzisiaj ta dyskryminacja wciąż istnieje i to mhm. jest fakt, nie ma, z którym się po prostu nie da polemizować. Nie ma równości w sensie prawnym mhm. ani funkcjonowania, no na pewno nie w Polsce. Ale jednak jest większa wolność wokół kwestii na przykład właśnie coming outu. Mhm. I zastanawiamy się, jak to jest, że ten wujek te 20 lat z tą ciotką przecież. Mhm. I wasz film też jest o tym. Jak to było? To było dla ciebie fascynujące wchodzić w tamten świat i odkrywać trochę te zasady? Ja troszeczkę, wiesz, odkrywam ten świat wraz z bohaterem, wiesz? Mam coś takiego, że zostawiłem sobie takie zaplecze. Wiem, że Hubert bardzo mocno się przygotowywał, zgłębiając te wszystkie broszury, rozmawiając z ludźmi, a ja tak jakby pozwoliłem sobie na pewnego rodzaju zostawienie jakiejś takiej przestrzeni do zagospodarowania jeszcze, wiesz, w trakcie, mimo że jestem, wydaje mi się, takim perfekcjonistą w wymiarze analizy i przygotowania takiego merytorycznego do działania. Czyli odkrywałeś ten świat w zimnie, bo ja gdzieś usłyszałam, że ty na tym planie historycznie wymarzłeś. Historycznie, tak współcześnie, bardzo mocno współcześnie wymarzłem. Co nie zmienia faktu, że ta temperatura i te trudności takie piętrzące się przy realizacji, wynikające też troszeczkę z tego, jaką chłopaki obrali taktykę wobec pokazywania, przez to, że to były statyczne kadry, to one wymagały tego, że musieliśmy wielokrotnie zmieniać ustawienie kamery, tak żeby później w montażu już móc dynamizować całą akcję. A ja co? A ja nie, w kurteczce? No, nie czekałem, no czekałem sobie w kurteczce na przykład, ale to taki najmniejszy problem, ja tak, że na przykład nie chcę zupełnie spoilerów tutaj rzucać pod nogi, ale... Masz scenę w wodzie i to nie jest spoiler? Jest scena w wodzie kręcona bodajże w lutym, dobrze pamiętam? Ktoś mnie poprawi? Halo? To prawie jak Daniel Day-Lewis, chciałam powiedzieć. Tak? Podobno on też dokonał takiego aktu? Nie raz, nie dwa, no bo on jest, wiesz, metodycznie gra. Okej. Gdybyś grał metodycznie, to musiałbyś siedzieć w tej wodzie przez cały dzień. Nie, tak prawie było.
No tak akurat tutaj się, nie będę zagłębiał się w ten temat tutaj związany z tym, z tą częścią filmu. O, tak. Kulisy to są kulisy, to musimy zostawić jakąś tajemnicę. Ale tak, rzeczywiście ja uważam, że to miało wpływ na to, jak wyglądają bohaterowie w tym filmie, że to zmęczenie wpisuje się w to zmęczenie i tę opresję, która jest na twarzach tych bohaterów. To jest to zasługa naszej wspaniałej polskiej zimy. Polska zima, changing people. Ja jeszcze chciałam się ciebie zapytać, czy myślisz, że po tym planie, bo akurat Hyacinth ile razy był zatrzymywany przez COVID? Trzy albo cztery razy. Czy Tomasz Ziętek jest po tym planie już gotowy na wszystko? Czy już nic cię nie przerazi? Słuchaj, czy po tym planie jestem... Chciałbym wierzyć, że zaskoczy mnie wielokrotnie jeszcze plan zdjęciowy. Tutaj zaskoczyła mnie rzecz, która może wydać się dziwna, bo mieliśmy szansę pracować z kimś takim, kto nosi tytuł koordynatora scen intymnych. I to jest straszne, że to jest, stanowi ten element zaskoczenia. No, to nie powinno być zaskoczenie, tak powinna wyglądać praca z materią ludzką, że tak się wyrażę, bo chodzi tutaj o sceny zbliżeń seksualnych. To Piotrek Domalewski o tym bardzo ciekawie mówił przy okazji Sexify, jak opowiadał, że kiedyś takim ekwiwalentem koordynatora intymności to była pani szatniarka, która mówiła: w polówce? Będzie dobrze, lecimy. Do przodu. Tak. A teraz jest to i myślę, że to jest super i myślę też, że bez takiej pomocy ten film też nie byłby tak poruszający, jak jest, bo te sceny intymne są... One są po prostu integralną częścią tego opowiadania. One nie są, żeby zaskoczyć, czy żeby zszokować, tylko one są po coś. Nie lubisz komplementów? No to jeszcze skończmy komplementem. Wspaniały film zrobiłeś, jeden i drugi, i w obu jesteś niesamowity. I mam nadzieję, że cię będziemy oglądać w takich rolach pierwszoplanowych coraz częściej. Bardzo, bardzo się cieszę, słuchaj. Bardzo mi miło, przyjmuję ten komplement. Bardzo Państwu dziękujemy, że z nami byliście. Przypomnę jeszcze tylko... O, brawa, idealnie. Tomasz Ziętek. Do zobaczenia. Thank you.